Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash, czyli w telegraficznym skrócie wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain, a ten odcinek jest dzięki jednemu z widzów patronów, który powiedział Mike, ty stary dziadu, zacząłeś się opierdzielać, odchodzę, przez co zmotywował mnie do jeszcze cięższej pracy, także zaczynamy! Na początku zaczynamy ze strony Compark.pl. CBDC utoruje drogę cyfrowym akcjom, sugeruje były ważny chiński urzędnik. Czy czeka nas nowa rewolucja cyfrowa? No to jest ciekawe stwierdzenie, powiem szczerze, wcześniej o tym nie słyszałem. Drugie stwierdzenie, proszę bardzo, Peter Schiff myśli, że bitcoina, dołek bitcoina z 2018 roku, który wynosił 3200 dolarów, nie utrzyma się. No, panu Peteru Schiffu, nie rób pan nam w środowisku syfu, przechodzimy sobie dalej. Te kryptowalutowe giełdy widzą masywny przypływ nielegalnych środków, tak twierdzi raport. I tutaj możecie o tym, o tym więcej przeczytać. Oczywiście chodzi o giełdy, które są bez KYC. Przechodzimy sobie dalej: bincrypto.com. Token BZX. Sprzedaż tych tokenów obudziła debatę o uczciwość, na, o uczciwość tego rynku DeFi całego. No, niektóre tokeny sprzedają. No cóż, trzeba bardzo uważać w każdy projekt, jak się inwestuje. Pamiętajcie, do your own research. Przechodzimy sobie dalej. To jest fajna informacja z Japonii. Japoński rząd. E, w, można powiedzieć, dołączy do oficjalnego planu ekonomicznego CBDC, czyli Japonia bardzo poważnie myśli o własnej walucie cyfrowej banku centralnego. No, a w kontekście tego, co wcześniej było z Chin, to jest ciekawe powiedzenie. Przechodzimy sobie dalej. Wolne od blockchaina Cloudcoin twierdzi, że może dokonywać bezpiecznych transakcji e-mail to e-mail. <grym> jest to nowa cyfrowa waluta, która nazywa się Cloudcoin i oczywiście usuwa technologię blockchain. No, powiem szczerze, o czymś takim nie słyszałem. Przechodzimy sobie dalej. Giełd te akcje Td9 tutaj mają pojawiają się oznaki sprzedaży jednak Bitcoin, Bitcoinowi traderzy oczekują wyższej ceny ten sygnał Td9 jest to sygnałem który potwierdza że może być spadek dochodzi oczywiście chodzi o S&P 500 a Bitcoinowi dalej mówią swoje przechodzimy sobie dalej Diamenty są w końcu wieczne na blockchainie Ethereum dzięki oczywiście oczywiście ojcu, ojcu czy ojcowi Shapeshifta, czyli Ericowi Wurhisowi. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, świetna promocja na, świetna promocja jeśli chodzi o kryptowaluty. Pan z Twittera, czyli Jack Dorsey, dobrze mówię? Tak, Jack Dorsey został sponsorem i na samochodzie tego Bubo Wolesa ostatnio było zamieszanie z tą flagą Konfederacji, tam oczywiście nie naszej Polskiej Konfederacji, jest logo Bitcoina, a także Cash Appa, którą właśnie szefem jest Dorsey. Na samochodzie Bubo No super sprawa, świetna promocja. Przechodzimy sobie dalej. Kryptowaluty nie są w stanie być zgodnymi z prawami tymi anti-encryption bills. Chodzi o to, że Amerykanie nie chcą wprowadzić, czy już może wprowadzili. Zakaz w ogóle szyfrowania. <laughs> Przechodzimy sobie dalej. Nowy język programowania może pomóc odblokować potencjał smart kontraktów na Bitcoinie. Zobaczcie: Sapio Programming One and -on One, czy One On One, tak można powiedzieć. No cóż, poczekamy, zobaczymy. Ciekawe, co bardzo zły moderator na to. Przechodzimy sobie dalej. Mężczyzna z Teksasu podejrzewany jest o użycie tych funduszy PPP dla zakupu kryptowalut zamiast dla barbecue. I pytają to o to federalni, gdzie jest wołowina? Pamiętacie takiego pana, gdzie są pieniądze za las? Czy właściwie to jest to była pani? Przechodzimy sobie dalej. Amerykański Secret Service będzie używał analitycznych, czy, analitycznych usług od Coinbase'a. No cóż, tu jak to można skomentować? Przechodzimy sobie dalej. Jakie zyski może technologia blockchain dać tradycyjnym, jakie korzyści tradycyjnym rynkom finansowym? Odpowiedź w tym artykule: przechodzimy sobie dalej. Nowa klasa kryptoaktywów. Wyprzedzi Bitcoina i Ethereum w nowym bloranie, tak twierdzi Luke Martin. Oczywiście, kolejne tutaj DeFi, e, nie DeFi, e. przechodzimy sobie dalej. Binance twierdzi, iż altcoiny zajmują centralne miejsce i wymienia pięć aktywów, gdyż Bitcoin zbliża się do momentu krytycznego. No oczywiście, tutaj na pewno Cardano, Chainlink i inne tego typu rzeczy. Przechodzimy sobie dalej. Korelacja Bitcoina ze złotem jest krytyczna, podczas gdy rosną obawy o załamanie na rynku akcji. Wszyscy się tego boją. No i cóż, a ja nie. Przechodzimy sobie dalej. Trzeci współtwórca Central Tech, czyli skamu ICO na 25 milionów dolarów, uznaje, że jest, przyznaje się do swojej winy w procesie sądowym, cóż przestraszył się więzienia. I ostatni news dzisiejszego dnia. Kapitał z Hongkongu nie wycofuje się jeszcze do kryptowalut, ale tutaj podkreślone jest słowo jeszcze. No i właściwie tutaj tyle, ten czas już mi, się, już mi się powoli kończy, ale wykorzystam jeszcze oczywiście parę sekund na to, żeby zrobić Wam e, krótką pogadankę. Dzięki, nie będę wymieniał patrona, sam możesz napisać w komentarzu, który mnie zmotywował do tego. Słuchajcie, prośba do wszystkich patronów, ale nie tylko, to tak na koniec. Dawajcie znać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Oczywiście bardzo cenię konstruktywną krytykę. Możecie to mailowo, możecie w komentarzach. Robienie, robie, komentowanie w stylu w dupie byłeś, gówno widziałaś, albo tego typu, to ci kończy najczęściej banem na kanale, albo, albo innymi tego typu repres represjami. Także z mojej strony to tyle. Dzisiaj wieczorem widzimy się w Newsach. Także trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego razu.